Spokojnie się będzie, dawaj. Ładnie jedzie. Bardzo ładnie. Zawodnicy gotowi. Uwaga, startujemy na gwizdek. Na miejsca. Jeżeli są panie, które chciałyby się odwołać na 25 metrów, to zapraszam do zorganizowania sędziowskiego zapisu. I miejsce pierwsze. Was Karolina Złęcza, 33-69. Zgadza czas. Miejsce drugie. Klemar Azow, Mieroszyna, 35-38. 25-38. I miejsce pierwsze Wachowiak Mateusz ze Starzenka, 33-50. Chyba jednak mniejszy zawodnik dostanie ten medal. Dźwignie chyba, tak? Daje radę. Dobra. Wspólne zdjęcie, brawa jeszcze od zawodników. 16 zawodników wystąpiło. Który był elementem zawodu i startował na 100 metrów mężczyzn. Miejsce drugie, 3:25:53, czas sztafety w Mieroszynach.
Brawo, i miejsce pierwsze, Gdańsko było aż trochę podłębcze. W składzie Was Karolina, Romanik Mariusz, Lot Mateusz, Lot Krystyn. Wielkie brawa dla Szafa Podłębcza. Duży wyzwanie. W dzisiejszym dniu odbyły się Mistrzostwa Gminy w pływaniu. Były to pierwsze zawody pływackie organizowane w gminie. Odbyły się one w Centralnym Ośrodku w Cetniewie. Zgłosiło się 30 zawodników do zawodów. Kobiety, mężczyźni startowali na dystansach 50 metrów mężczyzn, 50 metrów kobiet, 25 metrów kobiet, 100 metrów mężczyzn i sztafeta 4 razy 50 metrów, w której uczestniczyła jedna kobieta i trzech mężczyzn. Zwyciężyła w dzisiejszych zawodach drużyna z Łebcza. Drugie miejsce zajęła drużyna z Połczyna, trzecie miejsce drużyna z Mieroszyna. Myślę, że zawody były bardzo udane i będą organizowane także w latach następnych. Czasy, które uzyskali zawodnicy, będą dostępne na stronie Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w gminie Puck, gdzie można będzie porównać swoje czasy z czasami, które uzyskali zawodnicy w dzisiejszych zawodach. Były to, jeżeli chodzi o start, to byli to i dzieci, i młodzież, i zawodnicy starsi, także bez podziału na grupy wiekowe, ale myślę, że rywalizacja była zacięta. Zapraszam wszystkich chętnych do udziału w kolejnych takich zawodach.